powiedzieć, pandemia jest dla Państwa okresem żniw. Niewiele jest branż, które mogą powiedzieć, że ten okres był dla nich dobrym okresem. Dla Państwa był, nie ma w tym nic zupełnie złego, bo uratowało to naprawdę życie i dobrostan psychiczny również wielu osób, które siedziały zamknięte w domach i w zasadzie mogły cokolwiek załatwić tylko za pomocą internetu. Ale pandemia się skończyła, wróciły na rynek znów zwykłe sklepy odzieżowe, chemiczne, kosmetyczne i każde inne. Jak Państwo dzisiaj dbają o to, żeby klient nie uciekał znowu do centrów handlowych i na ulice handlowe, żeby go zatrzymać? Czy to jest jakość, cena? Na pewno po trochu wszystkie te elementy, ale co to są za konkretne rozwiązania? Mamy trzy rzeczy od zawsze, o które dbamy dla naszych klientów. To jest wybór. Chodzi o to, żeby było bardzo dużo produktów i ofert na Allegro. I możemy się pochwalić, że mamy ponad 250 milionów takich rzeczy, które klienci mogą kupić. To jest cena. Dbamy o to, żeby ta cena na Allegro była zawsze bardzo dobra i obserwujemy rynek i zachęcamy naszych sprzedających, żeby oferowali w dobrej cenie produkty i wygoda. I ta wygoda to jest po prostu to, jak szukam produktu, jak za niego płacę, jak ten produkt do mnie później dociera, jak go mogę zwrócić. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. I później w jaki sposób wygląda obsługa posprzedażowa, bo nie zawsze wszystko jest tak, jak chcemy i niekiedy potrzeba pomocy po zakupie. Jeśli chodzi o zwroty, jeśli chodzi o nowe usługi, czy to jest smart? To jest dokładnie smart. Smarta pokochali wszyscy nasi klienci. Mamy już ponad 5 milionów osób, które z tego korzystają. Co nowego, zupełnie nowego? Czego możemy się spodziewać w tym roku w Allegro? Chcemy zrobić odsłonę zupełnie nowych możliwości, jakie daje nam sztuczna inteligencja w zakresie obsługi klientów. To jest taki temat, przepraszam, że wejdę Panu w słowo, o którym wszyscy mówią od 10 lat, ale nikt jeszcze go nie widział na własne oczy. Właśnie i dlatego chcemy to zmienić. I w tym roku przedstawimy Państwu Alinę. Alina to jest nasz robot, który obsługuje klientów i już dzisiaj blisko 30% wszystkiego, co robimy na Allegro posprzedażowo, jest w rękach Aliny. Ona potrafi odpowiedzieć na nasze pytanie, wyczuć nasze intencje. Alina się nie męczy, pracuje 24 godziny na dobę i po prostu powoduje, że szybciej otrzymujemy pomoc. To jest super ważne. Alina będzie miała swoją nową twarz, nową wizualizację. To w tym roku klienci Allegro zobaczą. To jest wasze własne rozwiązanie, czy to jest rozwiązanie, które zakupiliście od kogoś po to, żeby je zaadaptować do potrzeb Allegro? Mamy tak wspaniałych deweloperów w firmie, że zrobili to sami. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Długo nad tym pracowaliśmy, bo język polski dla botów nie jest łatwy. On ma niuanse, trudno jest wyczuć intencje. Po angielsku dawno by to było już zrobione. Po polsku było bardzo trudno. Szukaliśmy na rynku rozwiązań, ale żadne nie było na tyle dobre i skuteczne, żeby je przedstawić naszym klientom w Polsce. W związku z czym Alina w tym roku dostanie nową twarz. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Ona będzie miała emocje. Ona się będzie martwiła, jak nie będzie mogła załatwić sprawy, albo cieszyła, jak pomoże. Mamy nadzieję, że to spowoduje, że klienci będą chętnie z tego korzystali. Ale Alina nie jest sama. Alina ma swojego kolegę Alberta, który pomaga naszym doradcom na pierwszej linii frontu, którzy pomagają klientom, podpowiadając rozwiązanie, przyspieszając ich pracę, przygotowując treści pism. Albert jest na co dzień z naszymi pracownikami obsługi klienta, którzy są na co dzień z naszymi klientami. I to jest ten główny element robotyzacji, czy jedyny element robotyzacji? Nie. Mamy dużo więcej elementów robotyzujących, ale one są mniej widoczne. Roboty pomagają nam wyszukiwać przedmioty, które nie powinny trafić na platformę. Na przykład na liście zakazanych przedmiotów jest taka ogólnoeuropejska lista, która mówi, pewnych rzeczy nie wolno umieszczać w handlu elektronicznym albo w ogóle w handlu. Nasze roboty to po prostu wyszukują, zanim jeszcze trafi coś takiego do klienta, już jest zdejmowane. Szukają, czyli podwyższają bezpieczeństwo transakcji. Nasze roboty pomagają w wyczuciu intencji i potrzeb kupujących, czyli podpowiadają produkt, który łatwiej jest później znaleźć. Nasze roboty powodują, że płatności są łatwiejsze i klienci mogą szybciej skorzystać z możliwości płacenia od razu albo z odroczoną płatnością. Nasze roboty po prostu są po to, żeby pomagać klientom. Jednym z elementów, czy jakby taką charakterystyczną cechą tego procesu zwiększonego kupowania w internecie, stało się przenoszenie małych sklepów internetowych na platformy sprzedażowe, takie jak Allegro właśnie. Czyli rozumiem, że następuje swojego rodzaju konsolidacja w tej branży. Czy dla Państwa oznacza to również zakupy innych firm, innych platform na przykład? Tak, niedawno zrobiliśmy duży zakup. Kupiliśmy platformę MOL,
To jest platforma, która działa w 6 krajach. Czechy, Słowacja i kraje, które są na południe od Polski. Jesteśmy dumni z tego zakupu. Dzisiaj następuje proces integracji z platformą MOL. Chcielibyśmy w przyszłym roku, żeby klienci w Czechach, na Słowacji i w innych krajach, gdzie MOL był dotąd obecny, widzieli już Allegro. To jest dostęp dla tamtych klientów niewiarygodnej ilości produktów, które oferują nasi sprzedający. To jest możliwość poszerzenia bazy i wyboru zakupów dla tamtych ludzi. Uważamy, że to będzie hit sezonu przyszłego roku. Dla Państwa to jest, założy się, element, ale nie jedyny, internacjonalizacji działalności Allegro, więc zakładam, że myślicie już o czymś następnym. Już zrobiliśmy kolejny krok. Otworzyliśmy platformę Allegro na całą Europę. I dzisiaj klienci z Niemiec, z Włoch i z wszystkich krajów europejskich mogą już kupować na Allegro, bo nasi sprzedający mają możliwość dzięki naszym rozwiązaniom logistycznym wysyłania towaru do tamtych krajów. To po prostu się staje powoli coraz łatwiejsze. Zrobiliśmy Allegro po angielsku, mamy Allegro po ukraińsku w tej chwili, czyli zwiększamy możliwość dostępu polskich produktów sprzedawanych dotąd w Polsce na całą Europę. Czy sądzi Pan, że sklepy internetowe z innych krajów również będą wchodziły na platformę Allegro? No mam nadzieję, że tak. Ale widzi Pan to już w jakichś sygnałach, w zgłoszeniach, w zapytaniach, które dostajecie? Liczba sprzedających podmiotów rośnie codziennie, co chwila się zwiększa. To znaczy wchodzą, rejestrują się na Allegro. Oczywiście to nie jest tak, że Allegro jest dla nich jedynym kanałem sprzedaży. Bardzo wielu z nich Allegro jest dodatkowym, z czasem staje się głównym kanałem sprzedaży, bo okazuje się, że po prostu jak klient szuka w Polsce produktu, to częściej go znajduje przez Allegro niż przez Google'a. Produktu, który chce kupić. W związku z czym dostęp dla naszych sprzedających... To jest kwestia dobrego pozycjonowania również w Google. Również, ale również jakości tego, że tam jest wszystko dobrze poukładane. No, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i dumni. Dziękuję Panu bardzo za tę rozmowę i za to spotkanie. Dziękuję.